Mówi inżynier Antoni Zięba z Krakowa. Tylko życie ma przyszłość. Dziś o rasizmie Margaret Sanger, założycielki Plen Parenthood. Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa to największa na świecie organizacja, która wykonuje aborcje, propaguje antykoncepcję, szerzy rozwiązłość seksualną. Działa dzisiaj w 172 krajach na całym świecie. W misji plan Parenthood czytamy... Margaret Sanger jest jednym z naszych wielkich bohaterów. Jaka jest prawda o pani Sanger? Sanger urodziła się w 1879 roku w Stanach Zjednoczonych. Pod wpływem lektury Kapitału Marksa wstąpiła do partii socjalistycznej, gdzie jej przedstawiciele zarazili ją ideą tak seksualnego wyzwolenia kobiet. W 1914 roku zaczęła wydawać miesięcznik The Woman Rebel zbuntowana kobieta motto tego pisma: Bez bogów, bez panów. Małżeństwo określiła w nim jako zdegenerowaną instytucję. Wydała i rozpowszechniła ponad 100 tysięcy egzemplarzy ulotek, w których zalecała niebezpieczne dla życia i zdrowia kobiet sposoby abercyjne, m.in. poprzez stosowanie rtęci. W Stanach Zjednoczonych groził jej wyrok do pięciu lat więzienia. W związku z tym umieściła dzieci u znajomych, a sama uciekła do Anglii. Tam zapoznała się z ideologią eugeniki, której stała się żarliwą propagatorką. Kto jej zdaniem należał do kategorii osób nieprzystosowanych, których liczebność należy ograniczać? Latynosi, Żydzi, Murzyni, Indianie, Słowianie. To lista wstydu, o której Planned Parenthood nie chce pamiętać. W 1917 roku Sanger zaczęła wydawać pismo The Birth Control Review, a 4 lata później założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń. Gazeta ta szarzyła eugenikę, domagała się wprowadzenia przymusowej sterylizacji i aborcji dla osób nieprzystosowanych. Tych ostatnich określała wyrażeniem ludzkie chwasty, które należy wyrywać. Tak pisała o rasistowskiej potrzebie oczyszczenia społeczeństwa. Cytuję: Imperatywem eugeniki jest kontrola urodzeń. Jednostki upośledzone muszą zostać wysegregowane, wysterylizowane. Powinno zabronić się im żenić jako wyraz woli społeczeństwa. Wszelkimi dostępnymi środkami ten strumień ludzkich śmieci musi być wymieciony. Strumień ludzkich śmieci. U Sanger publikował słynny profesor psychiatrii Ernst Rudin, zaangażowany w propagowanie w hitlerowskich Niemczech eugeniki i zasad higieny rasowej. Nazistowscy uczeni z hitlerowskich Niemiec regularnie pisywali teksty do czasopisła Margaret Sanger, a działacze Ligi Kontroli Urodzeń jeździli do Trzeciej Rzeszy po naukę. Wśród szokujących pomysłów dla nieprzystosowanych. Oprócz przymusowych aborcji, sterylizacji, antykoncepcji były też plany zamkniętych obozów reedukacyjnych. Sanger szczerze nienawidziła rodzin wielodzietnych. Pisała kolejny cytat. Najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcenie do tworzenia dużych rodzin. Najbardziej niemoralną praktyką dnia dzisiejszego jest płodzenie zbyt wielu dzieci. Najbardziej miłosierną rzeczą, jaką duża rodzina może zrobić dla swych dzieci, to zabić je. W 1939 roku Sanger uruchomiła osławiony rasistowski program wymierzony w Czarnoskóry. Chodziło jej o przekonanie jak największej liczby Afroamerykanów, by ograniczali swoją dzietność. No jak wiadomymi, wspomnianymi już sposobami. Po zakończeniu II wojny światowej, amerykańska Liga Kontroli Urodzeń nie chciała być kojarzona z hitleryzmem i zmieniła nazwę na Plen Parenthood. Proszę Państwa, rasistowskie korzenie Margaret Sanger i Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa są oczywiste. Ale ci najwięksi na świecie promotorzy aborcji nie tylko nie chcą o tym pamiętać. Lecz współpracując dziś z takimi reżimami jak komunistyczne Chiny, wciąż powielają skandaliczne wzorce z początku swojej działalności. Plen Parenthood nie jest w stanie oderwać się od swojej przeszłości, gdyż od dziesięcioleci pod różnymi hasłami lub nazwami robi tak naprawdę tę samą rzecz. Odbiera życie najsłabszym, nienarodzonym dzieciom. A przecież tylko życie ma przyszłość.